Dzień dobry Państwu. Moim zadaniem jest omówienie, jak pandemia nowego koronawirusa wpłynęła na zakażenia dróg oddechowych. Ja rozumiem na epidemiologię i nasze do nich podejście. Zacznijmy od takiej ilustracji. Jak Państwo widzicie, z tego dziecka z tym takim wybitnymi objawiami nieżytu dróg oddechowych powiem jedno. Niewiele się zmieniło. Jak zakażenia układu oddechowego były najczęstszymi problemami zdrowotnymi, takimi zostały. Nic nie zmieniło się w sensie sezonu. Jest to główna przyczyna porad lekarskich w okresie chłodną porą roku, czyli jesienią i zimą. Dalej małe dzieci i niemowlęta mają tendencję do częstszego występowania zakażeń dolnych dróg oddechowych, czyli zapaleniu skrzelików, zapaleniu skrzeli, zapaleniu płuc. Natomiast starsze dzieci i zdrowi dorośli generalnie chorują na zakażenia górnych dróg oddechowych. Proszę Państwa, są też jakieś pożytki z wieku, bo jak widzicie z przedstawionych danych, młodzież i dorośli chorują rzadziej na chorobę przeziębieniową, chociażby niż w wieku szkolnym, a zatem coś z wiekiem się człowiekowi poprawia. Cóż z jednego slajdu już jasno wynikało? Są to głównie zakażenia wirusowe. Bakterie, jeżeli wywołują, no to głównie jakiś odsetek zapalenia ucha środkowego, spory zapalenia zatok, maksymalnie 10% zapaleń migdałków i ostrych o zapalenia gardła. Oczywiście na podstawie danych klinicznych trudno jednoznacznie określić etiologię zakażenia, ale uwaga, w większości przypadków wcale nie ma takiej potrzeby. Cechą zakażeń wirusowych jest generalnie zajęcie cały dróg oddechowy, gardła, nosa, czasami spojówek krtani, przy czym zajęcie spojówek lub chrypka są uważane za unikalne dla objawów zakażeń wirusowych, w zasadzie jednoznacznie świadczące o wirusowej etiologii. Jeżeli występuje gorączka w zakażeniach wirusowych, pojawia się nagle, utrzymuje się 3, maksymalnie 4 dni. No, w przypadku najcięższych zakażeń, jak grypa, jak nowy koronawirus, może oczywiście być wyższa i utrzymywać się dłużej. Co my wiemy o zakażeniu układu oddechowego? Generalnie najczęściej pojawiają się w tej samej sekwencji. Pierwszym wirusem, który wywołuje powszechne zakażenia od początku września, jest rinowirus, czyli ten najbardziej znany czynnik etiologiczny zakażeń dróg oddechowych, przeziębień, który szczytem we wrześniu będzie nam towarzyszył aż do maja kolejnego roku. Mniej więcej koło października rozpoczyna się w Polsce sezon na zakażenia wirusem paragrypy. Paragrypa jest to, zgodnie z swoją nazwą, wirus odpowiedzialny za objawy rzekomo grypowe, ale znacznie częściej daje również podgłośniowe zapalenie krtani, czyli tak nazywany zespół Krupu. Również koło października pojawia się kolejny wirus, wirus RS, kojarzący nam się słusznie z zapaleniami oskrzelników u małych dzieci. Natomiast pamiętajmy, że jest on również bardzo istotnym czynnikiem etiologicznym zakażeń osób starszych, u których w związku z brakiem leczenia również może przebiegać ciężko. No i wreszcie wirus, na który możemy liczyć co roku, czyli grypa, ona pojawia się mniej więcej pod koniec roku, a dominuje szczyt zachorowań wywołując w pierwszych 3 miesiącach nowego roku. Gdybyśmy patrzyli na objawy, jakie są obserwowane w przebiegu zakażeń dróg oddechowych, to zwróćmy uwagę, że te objawy są bardzo podobne, bo proszę Państwa, i gorączka występuje w COVID-zie, ale występuje w grypie. Suchy kaszel z ciężkim przebiegiem zakażeń układu oddechowego, to już jest typowe dla COVID-u. Zmęczenie również występuje w grypie, ale bardzo charakterystyczny objaw jak utrata węchu, utrata smaku, no to jest dość charakterystyczne i występuje 80% chorych na COVID-19, z tym, że na podstawie jednego objawu trudno oczywiście ustalać pewne rozpoznanie. Znacznie istotniejsza jest ciężkość przebiegu, bo proszę Państwa, niezależnie od etiologii, jaka wywołuje zakażenie układu oddechowego, to pod względem ciężkości i zachowania pacjentów, i tego, gdzie trafiają i kto ich ogląda, zakażenia dróg oddechowych cechują się występowaniem takim w układzie warstwowym. Co ja przez to rozumiem? W przypadku każdego z wymienionych wirusów, czyli czy rinowirusa, czy wirusa RS, czy wirusa grypy, czy paragrypy, czy łącznie z nowym koronawirusem, znaczny odsetek zakażeń przebiega zupełnie bezobjawowo. I ci pacjenci do nas nie trafiają, z definicji nie mają żadnych objawów, czują się świetnie, jeżeli nie będą poddani badaniom przesiewowym, to o ich zakażeniu nikt wiedział nie będzie. Następną pod względem liczebności grupę stanowią pacjenci zakażeni objawowo, ale z bardzo łagodnym przebiegiem
choroby. I proszę zwrócić uwagę, że ten definiowany różnie łagodny przebieg choroby dotyczy nawet 80% chorych zakażonych nowym SARS-CoV-2. Ci pacjenci, o ile chorują łagodnie, najczęściej sami się leczą, idą do apteki, korzystają z porady farmaceutycznej i stosują głównie leki objawowe. I bardzo dobrze, dlatego że, o czym powiem za chwilę, w przypadku zakażeń układu oddechowego głównym podejściem jest leczenie nakierowane na objawy, leczenie wspomagające. Potem mniej liczną z kolei grupą i o jednocześnie cięższym przebiegu stanowią ci pacjenci, którzy zgłaszają się do lekarza. To są ci pacjenci, którzy czy z racji wieku, czy to z chorych, taką pośrednią grupą będą te osoby, które są na tyle chore, że w mniej liczną na szczęście grupę osób, które wymagają hospitalizacji. No i wreszcie w przypadku każdego wirusa, co podkreślam, część osób z powodu zakażeń dróg oddechowych ginie, no bo zazwyczaj i wiek, liczne spustujące schorzenia sprawiają, że to zakażenie staje się tym zakażeniem ostatnim. Przykładem, na którym można to świetnie omówić, jest grypa. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli patrząc na zakażenia, to im człowiek ma więcej lat, tym rzadziej zakaża się wirusem grypy. Zakażenia dotyczą nawet połowy dzieci w pierwszych 4 latach życia, ale tylko 10% osób po 60 roku życia. A to jest zakażenie. Wspominałem Państwu, pokazując tą piramidę, że znaczny odsetek zakażeń przebiega zupełnie bezobjawowo. Dlatego kliniczny wyraz zakażenia będzie zupełnie inny. I tak, na tym góry widzicie Państwo, kto choruje na, powiedzmy, w przedziale 5 czy 14 lat. Oczywiście zakażenia zdarzą się w każdej grupie wiekowej, ale najczęściej właśnie mamy do czynienia z nimi wśród dzieci. Kolejna sprawa, kto trafia do szpitala i tu już widać, że trafiają do szpitala najsłabsi, czyli małe dzieci, osoby starsze, ale w każdej grupie wiekowej, jak ktoś, czy powiedzmy z racji spustujących schorzeń, czy z racji po prostu masywnego narażenia, po prostu niekorzystnego zbiegu okoliczności, do szpitala trafić może. I wreszcie, kto na grypę umiera? Proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście osoby starsze, przede wszystkim osoby starsze. Dzieje się tak dlatego, że osoby starsze po prostu są najbardziej podatne na ciężki przebieg zakażeń układu oddechowego, jednocześnie z racji innych problemów zdrowotnych, to zakażenie jest w stanie, jak cytując Oslera, być tym ostatnim przyjacielem starego człowieka. Ale gdybyśmy porównali utracone lata życia, to okazałoby się, że one są zbliżone w każdej grupie wiekowej, dlatego że dzieci umierają zdecydowanie rzadziej, ale jednocześnie przed nimi jest największy średni czas dalszego trwania życia. W związku z czym te słupki byłyby podobne, gdybyśmy liczyli ile lat życia grypa poszczególnym grupom wiekowym odbiera. Patrząc jeszcze raz na tą zmienną etiologię zakażeń układu oddechowego, można powiedzieć, cytując młodzież, że zakażenia układu oddechowego są taką składkową imprezą, do której na każdym etapie, na każdej warstwie tej piramidy dokładają się wszystkie wirusy. Oczywiście w różnej proporcji. Wiadomo, że im wirus będzie bardziej zjadliwy, tym większy odsetek zakażeń o ciężkim przebiegu będzie powodował. I dlatego grypy, a przede wszystkim nowego koronawirusa, najwięcej jest na szczycie tej piramidy wśród pacjentów, którzy podłączani są do respiratora, którzy z powodu zakażenia dróg oddechowych umierają. Czy coś zmieniło się w leczeniu? Oczywiście pominę kwestię leczenia nowego koronawirusa, remdesivir, osocze ozdrowieńców, ale proszę Państwa, to jest szczyt tej piramidy, są to ci pacjenci najciężej chorzy. Jeżeli chodzi o masę, o największą odsetek osób zakażonych wirusami, to leczenie pozostaje, proszę Państwa, objawowe. I cytując panią profesor Hryniewicz i rekomendacje pozostawienia w Polsce, zakażenia układu oddechowego, jasno powiem, że tu się nic nie zmieniło. Dalej leczenie polega na nawodnieniu, na podaniu leków przeciwgorączkowych, które w przypadku intensywnego kaszlu można się zastąpić leczeniem przeciwkaszlowym, przede wszystkim nad leczeniem mukolitycznym, czy rozrzedzającym śluz, który typowo zagęszcza się w przebiegu zakażeń dróg oddechowych.
stosujemy leki rozszerzające oskrzela, bo to jest również leczenie objawowe, zwłaszcza, że komponenta alergiczna również może wystąpić, bo też zakażenie występuje u osoby, która już cierpi na powiedzmy astmę oskrzelową. Oczywiście leczenie przeciwzapalne, czyli wziewne sterydy i leki zmniejszające przekrwienia błony śluzowej. Jeśli chodzi o leczenie miejscowe, warto wspomnieć, że dużą popularnością wśród pacjentów proszę Państwa, zyskały tabletki do ssania, czyli te różne, nie chcę nazw firmowych wymieniać, różne leki, które działając miejscowo działają przeciwbólowo, działają przeciwzapalnie, a i zazwyczaj działają antyseptycznie, co również może mieć pewne znaczenie. Wreszcie leki podawane wziewne, przede wszystkim leki działanie nawilżające, czyli nawet inhalacje z soli, leki rozszerzające oskrzela i przeciwzapalne. I tutaj dwa zdania o nebulizacji, mianowicie to podawanie leków w postaci mgiełki, w postaci aerozolu za pomocą specjalnego wytworzonego za pomocą specjalnego urządzenia jest szczególnie istotne w przypadku z dziećmi, dlatego że ma liczne zalety. Skutecznie dostarcza lek podczas normalnego, spokojnego oddychania. Jest to łatwe w użyciu. Można w ten sposób podawać lek nawet osobom nieprzytomnym. Można podawać różne leki, zwłaszcza w przypadku nebulizatorów pneumatycznych. Jest to jednocześnie rehabilitacja układu oddechowego, ponieważ nawilżając pobudza oczyszczanie śluzowo-rzęskowe. Jednocześnie możliwość dostarczenia leków, na przykład sterydów, bezpośrednie miejsce zapalenia zdecydowanie pozwala na zmniejszenie ich łącznej dawki i działania ogólnego. I proszę Państwa, następną część wykładu chciałbym poświęcić informacjom, które nowe zyskaliśmy dzięki badaniu rynkowemu przeprowadzonemu przez firmę ARC Rynek, którego sponsorem było PZU Zdrowie, które miałem przyjemność przeprowadzić wraz z panem docentem Wojciechem Feleszko i panem doktorem Ziemowitem Strzelczykiem. Mianowicie chodziło nam o to, jak pandemia i zasady związane z zapobieganiem zakażenia układu oddechowego. I co się, proszę Państwa, okazało? Od razu wspomnę metodologię badania, że próba była bardzo reprezentatywna, bo wzięło w badaniu udział internetowym ponad 1200 respondentów. Badanie było ogólnopolskie przy użyciu panelu internetu wypanel.pl. I jakie wyniki i wnioski z badania wyciągnęliśmy? Okazuje się, że skutkiem wprowadzenia zaleceń higienicznych, czyli dystansowania się, czyli mycia rąk, czyli unikania chorych, stosowania maseczek, było znaczące zmniejszenie liczby sezonowych zakażeń układu oddechowego. Aż 27% respondentów chorowało rzadziej na zakażenie układu oddechowego niż w porównaniu z okresem przed pandemią. Jednocześnie doszło do zmniejszenia tak zwanego prezenteizmu, czyli takiego niekorzystnego zjawiska polegającego na tym, że osoby chore, osoby zakażone z objawami strony dróg oddechowych, mimo to zgłaszały się do pracy. O ile przed pandemią było to ponad 1/3, to teraz obecnie już tylko 11%. Jednocześnie ciekawe jest, że w opinii respondentów najbardziej ryzykowne jest przemieszczanie się, korzystanie z komunikacji miejskiej oraz uroczystości rodzinne, gdzie w uroczystościach rodzin takich jak wesela czy pogrzeby, a na następnych miejscach kolejne miejsca zajmuje przychodnie, szpitale i po nich duże sklepy. Okazuje się, proszę Państwa, że zaufanie do lekarzy rodzinnych bardzo się obniżyło. Tylko 1/4 respondentów uważa swojego lekarza rodzinnego za najbardziej wiarygodne źródło informacji, podczas gdy w innych krajach czy dawniej sytuacja była zupełnie inna. Jednocześnie większość respondentów uważa zakłady opieki zdrowotnej, przede wszystkim szpitale i przychodnie lekarskie, za miejsce, gdzie łatwo zarazić się koronawirusem. Jednocześnie większość Polaków przyznaje, że miało w ostatnich miesiącach utrudniony kontakt z lekarzem. Cóż jeszcze? Proszę Państwa, okazuje się, że większość z badanych bardzo dobrze przestrzega zaleceń, deklaruje, że przestrzega. Ponad 90% respondentów odpowiedziało na pytania, że często myje ręce, nosi maseczki w sklepach i komunikacji miejskiej, jak też w innych miejscach publicznych, a większość, bo aż 70%, przestrzega dystansowania społecznego. Przy czym za najtrudniejsze do zaakceptowania uznano noszenie maseczek jako to zalecenie, które jest po prostu najtrudniejsze do wypełnienia w praktyce. Jednocześnie, co nie jest zaskoczeniem,
Zastosowanie społeczne stanowi największy problem dla osób młodych w wieku 18-24 lata, a jednocześnie dla osób najstarszych jest to sposób unikania zakażenia możliwy do zaakceptowania. Pandemia koronawirusa i ograniczenia z nią związane przede wszystkim sprawiły, że zmienił się stosunek społeczeństwa do szczepień. Okazuje się, że co piąty, czyli aż 20% badanych zmieniło swój stosunek na bardziej pozytywny, jednocześnie 8% na bardziej negatywny. Przy czym największy odsetek osób negatywnie stosowanych do szczepień występuje w grupie wiekowej 45-54, a opinie pozytywne i zwłaszcza zmiana na pozytywne nastąpiły najczęściej wśród osób po 55 roku życia. Przy czym, proszę Państwa, nie przesadzajmy z wiarą w szczepionki, ponieważ tylko 1/3 mniej więcej respondentów, czyli 7%, uważa, że szczepionka jest skutecznym sposobem zapobiegania zakażeniu koronawirusem, a jej skuteczność tylko nieznacznie przewyższa stosowanie witamin czy suplementów diety. Czyli widzimy, że ta wiara w suplementy jest istotna. Wracając do zakażeń układu oddechowego, my wszyscy znamy, proszę Państwa, objawy alarmowe, jakie występują w grypie. I tu się również niewiele zmieniło. Mianowicie, niezależnie od tego, jaki jest czynnik etiologiczny, to objawy alarmowe będą takie same. Jeżeli ktoś ma duszność, sinicę, ból w klatce piersiowej, utrudnione oddychanie, obniżoną saturację tlenem, ma obniżenie ciśnienie tętnicze, to są objawy alarmowe. Jeśli ma objawy strony ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń świadomości, patologiczną senność, napad drgawki, jakiekolwiek objawy ogniskowe, to oczywiście, że są to objawy alarmowe. Wreszcie, jeżeli dojdzie do ciężkiego odwodnienia, to czy przyczyną jest grypa, czy koronawirus, nie ma to istotnego znaczenia. Wszystko są to objawy alarmowe. Podobnie, kiedy podejrzewamy nadkażenie bakteryjne, na co najczęściej wskazuje pogorszenie, chociażby w postaci nawrotu gorączki po przejściowej poprawie, to również jest to objaw alarmowy wymagający kontaktu z lekarzem przynajmniej, a często hospitalizacji. Kończąc, chciałem zwrócić uwagę, że niezależnie od mnogości czynników etiologicznych, podejście do zakażeń układu oddechowego pozostaje podobne. Tych leków, które mają skuteczne działanie jest bardzo, bardzo niewiele. Cytując tutaj dane EBM dotyczące leków skutecznych w przeziębieniu dzieci, to proszę zwrócić uwagę, że tych leków mamy tylko kilka i one się od lat nie zmieniają. Co działa? Oczywiście działa lek przeciwgorączkowy, czy to paracetamol, czy to ibuprofen. Korzystnie wpływa na kaszel acetylocysteina, przynajmniej ona ma najlepsze na ten temat badania. Z kolei nieocenny w Polsce, ale na zachodzie popularny, podawany nosowo bromek i atropium, skutecznie obkurcza błony śluzowe, udrażniając nos. Pacjentom pomagają irygacje z soli fizjologicznej, również stosowane donosowo. Jak również coś, co proszę Państwa wydaje się być środkiem leczniczym, który jest taki tradycyjny, ale skutecznie działa. Okazuje się, że wyciągi zawierające olejki eteryczne, czyli kamforę, mentol czy olejek eukaliptusowy, skutecznie poprawiają udrażniają drogi oddechowe, poprawiają jakość snu. I wreszcie witamina C stosowana na dużych dawkach również wpływa korzystnie, sprawiając, że objawy zakażenia układu oddechowego w przypadku przewlekłego przyjmowania występują krócej o te kilkanaście procent. Jeżeli chodzi o zapobieganie zakażeniem układu oddechowego, to również tu się nic nie zmieniło. Przecież mycie rąk, zdrowy tryb życia, rozumiany przez odpowiednią ilość snu, zrównoważoną, pełnowartościową dietę i unikanie sytuacji nadmiernego obciążenia stresem, unikanie chorych i szczepienia przeciwko grypie, to są rzeczy, o których od lat się mówiło. Podsumowując to, co chciałem Państwu przekazać na temat zakażeń dróg oddechowych, podkreślę, że zakażenia dróg oddechowych to są przeważnie wirusy. Nowy koronawirus jeszcze tylko podkreślił znaczenie tych drobnoustrojów jako czynników etiologicznych zakażeń dróg oddechowych. Leczenie zakażeń dróg oddechowych w swojej masie, za wyjątkiem pacjentów najciężej chorych, jest objawowe. Przy czym głównym celem jest łagodzenie dolegliwości. Proszę Państwa, zakażenia układu oddechowego pozbawiają nas złudzeń. Medycyna zrobiła ogromny postęp w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, ale stare przysłowie, że
leczony katar trwa 7 dni, a nie leczony tydzień, pozostaje wciąż aktualne, co powinno sprawić, że powinniśmy, proszę Państwa, z pokorą podchodzić do osiągnięć współczesnej medycyny. Na kaszę oczywiście możemy stosować leki wykrztuśne i mukolityczne. Pacjenci bardzo chwalą sobie leczenie miejscowe, czy to tabletki do ssania w przypadku ostrego zapalenia gardła, czy nebulizacja w przypadku zajęcia dolnych dróg oddechowych i krtani. Istotnym elementem, który warto zapamiętać, jest to, że badania, które Państwu wyniki przedstawiłem, wskazują, że środki stosowane celem zaopierzenia COVID-19 chronią również przed pozostałymi zakażeniami dróg oddechowych. I to jest chyba najlepsza wiadomość, którą miałem Państwu dzisiaj do przekazania. Dziękuję bardzo.